kantyki supraskie to niebywałe dziedzictwo kultury Rzeczpospolitej baroku. Zawiera w sobie 49 utworów, różne tematyki maryjnej, wszystkich świętych, dotyczące świąt liturgicznych oraz litanie. Jest to muzyka nawiązująca do epoki baroku, dawnych mistrzów, nawiązująca do stylu koncertującego, polichuralności w muzyce, ruchliwej bardzo melodyce. Jest piękna sama w sobie, bo przeważnie są to pieśni na temat Maryi. Kantyki supraskie to najnowsze, można powiedzieć, odkrycie przeszłości supraśla w wymiarze muzycznym. Wcześniej znaliśmy utwór z początku wieku XVII Bogdana Onisimowicza, muzyka rodem z Pińska, który przepisał, stworzył dzieło o nazwie Irmologion Supraski, znane na całym świecie. I 70 lat później, w tym samym klasztorze, w supraślu pojawiają się artyści, kompozytorzy. Kompozytorzy związani z Wilnem, ze szkołą wileńską muzyki barokowej, pochodzący ze środowiska ojców bazylianów wileńskich, tam do dzisiejszego jest klasztor Świętej Trójcy. I ci braciszkowie chodzili na wykłady ojców jezuitów. Jest to przepiękna muzyka i przepiękna tradycja. Mam nadzieję, że ona rozsławi jeszcze bardziej supraśl i województwo podlaskie, no i naszą tą kulturę z tymi pięknymi naleciałościami, odcieniami kultury dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Bardzo jesteśmy dumni, że pan dr Radosław Dobrowolski odkrył kolejną bardzo istotną rzecz związaną z dziejami supraśla, a mianowicie dyszkant supraski. Odnalazłby się on w naszym kolegialnym archiwum. I teraz właśnie za przyczyną i dobrą pomocą pani profesor Violetty Bieleckiej odtwarzane są te utwory, które mamy nadzieję ujrzą już taką pełną wersję w wydaniu płytowym. Niemiło mi jest uczestniczyć w takim niezwykłym wydarzeniu, które podsumowuje część bardzo rzadkiego dzisiaj wydarzenia. Daje to nadzieję, że ta kultura europejska, która dzisiaj, biorąc pod uwagę dawne tradycje, jest jakby odrzucana, chwieje się w posadach, ponownie odzyska swój dawny blask, za co panu doktorowi, także samorządowcowi bardzo dziękuję.